Siema, hejos. Takie pytanko. Jak zacząć przygodę z motoryzacją i początkami enduro? Powiem Wam, to jest bardzo prosty sposób. Nie wydajecie dużo pieniędzy, macie frajdę z jazdy i każdy by chciał, nie wiem, jakiegoś KTM-a, Husqvarna, Yamaha, Honda, Suzuki, nie wiem, no, a najlepiej zacząć po prostu od futerka. Patrzcie to. Od czego najlepiej zacząć przygodę motocyklową? Od sprzętu takim, jakim jest właśnie skuter. No, akurat mój no, jest wyjątkowy, ale. Ja wiem, no każdy marzy, no nie wiem, chociaż Derbycendę, jakąś 50, Rieju, Petę, ale warto zacząć, po prostu nie czekając, zacząć od takiego skuterka. O, jakie piękne lustra z kierunkami tutaj założyłem, nie wiem, kto nie widział to. A, i obszycia u Szczepana, Szczepan Dyduch, DS tapicernia, polecam, polecam, naprawdę robi perfekcyjne siedziska. No i oczywiście co, no. Skuter najczęściej kupujemy zarejestrowany, opłacony. Pięćdziesiątki skuterki idą na koło. Zresztą zaraz Wam puszczę materiał, trochę przygód z naszymi skuterami, to zaraz zobaczycie, czy idzie się tym pobawić, czy się nie idzie. Na enduro, do jazdy na kole, do wszystkiego. Do jazdy po mieście, po szutrze, po prostu do lasu. Skuter jest najlepszy na początek i mi nikt tego nie powie. Witam z górnej grupy. Bardzo gorąco. Maraz uratował skuter. Odpalił. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Takim skuterem to można jeździć na wyprawę. Jak na dzikiej świni. Tu się jeździ. O Jezus. To nie jest skuter terenowy. Bardzo się tu pourywa. Gdzie oni pojechali? Tu? Maraz? Ciepła woda? Ciepła woda? No właśnie nie wiem, zjadę? Już. Ale nie podjadę. Jasne, nie. Tu, no tu wszystko włosy. Ja nie mam hamulca tylnego. Poczekaj, bo ja nie mam hamulca tylnego. Wyjazdu ze żwirowni. Wjazd był nie wjazd udany. Wyjazd niestety już nie uda.
nie ma! O Jezus! O Jezus! Bagnet! O Jezus! Bagnet! O kurde! Błoto! Błoto! Jednak niemiecka technologia to niemiecka. No. Robi wrażenie. Robi. I pamiętajcie, tu tanie rzeczy nie są. Tu jest pieniądz. If you ignite him, he's a rogue ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws, real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the... Siema, hejos. Dzisiaj wypadł skuterem na miasto. Italjetem, dragsterem. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.